radioterapii, który stanie się częścią logistyczną w zakresie współpracy szpitala. To po pierwsze, w ośrodku tym będzie poradnia radioterapeutyczna, będzie zakład brachyterapii również, jeżeli lekarze, ponieważ ostateczna forma tak naprawdę tego, co będzie wykonywane w szpitalu, będzie zależała od lekarzy pracujących w Państwa szpitalu. Oni zgłoszą zapotrzebowanie, w zależności od typu zachorowań pacjentów, od rodzaju nowotworów. Na przykład podejmiemy wspólnie decyzję, czy brachyterapia będzie Państwu potrzebna, czy nie. W jakim zakresie. Natomiast to jest nasza propozycja, jesteśmy tutaj w pełni otwarci. Budujemy od podstaw. Nie ma możliwości tak naprawdę zaadaptowania jakiegokolwiek budynku dla takiego celu. Wyposażamy od A do Z, szkolimy kadry. Przewidywany koszt to około 60 milionów na dzień dzisiejszy. To jest nasza wizja, jak byśmy chcieli, żeby te prace postępowały. Prace projektowe po dzisiejszym podpisaniu rozpoczną się w ciągu najbliższego miesiąca, półtora, jako że biuro architektoniczne, z którym współpracujemy już na terenie Polski, mamy, więc nie stanowi to żadnego problemu. Musimy zebrać odpowiednie, uzyskać odpowiednie informacje od szpitala, co nie będzie stanowić żadnego problemu i zaczynamy. I jak wszystko pójdzie zgodnie z naszą wizją, nastąpi otwarcie na przełomie 2014-2015. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, bardzo